Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale długim, w rozdziale drugim kampanii Orków, Długi Marsz. To surowa, ale piękna kraina. Bardzo przypomina ziemię, z której... Otóż to. Tak, my Taureni żywimy wielki szacunek dla dzieł Matki Ziemi. Wolny żywot na równinach to całkiem niezły los. Oczy ci się świecą. Zapewne. Zjarany jesteś, bro. Ale mój lud zasługuje na prawdziwą ojczyznę. Wodzu, zauważyliśmy nadciągającą tu hordę najeźdźców. O nie. Nasze bestie, Kodo, są przeciążone i muszą odpocząć. Zostań tu i chroń karawanę, a my spróbujemy znaleźć jakąś oazę. Tak jest. Nie musisz mnie niańczyć, chłopcze. Może i jestem stary, ale mam jeszcze siłę walczyć. No ma. Dobrze. A, i oazą, rozumiem, jest... fontanna zdrowia, tak? No tak. Mogłem się domyślić. Tak. Domyśleć. Dobra, ci idą. Ziutki. Bestie Kodo. I orkowie znajdą całkiem fajne zastosowanie do tych bestii. O, tu jest pułapka, jest od szłap. Szyk obronny, Loktarogar! O, pieniążki dostaje za nich. Przyszedł twój czas. Loktarosz, przyszedł twój czas. Poszedłbym tam na lewo zobaczyć, co tam jest. Ojej, zabili mi go. Co? Bierzmy się do roboty. Dałem ciała, bo dałem zabić sobie jednego ziutka. Trzymać szyk! Trzeba bronić bestii Kodo! No i drugiego ziutka dałem zabić. Na tym nie wylew. Trzymać szyk, trzeba bronić bestii Kodo. Ulubiony tekst mojego przyjaciela. Kaskadera na pewno znacie. Panie karawany, muszą przyjrzeć na mnie dwie bestie, bla bla bla. Tu coś jest? Jakieś obozowisko dodatkowe. Może zamiast walczyć w ten sposób, zróbcie tak. Dobra, pod. Dobra, będziecie czekać za nami, to spoko. A mi się... O, zegarek mój, wybaczcie. Co tu jest? Halo? Obozowisko ich, no spoko. Co mam robić? Nie podstawiam. Dobra, chyba padnie, co? I mam nadzieję, że będzie miał znaki leczenia. Kogo mam zabić? Zwój leczenia. No, też może być. Myślę, że nawet lepiej. Centaury wróciły! Atakują nas! No ja pierdziele. Na sekundę was spuściłem z oczu, nie? Już. Ale bez tego do całe. Dobra. Możemy iść dalej. To idziemy dalej. Wróciły. No niestety, no skoro nie umiecie się bronić sami, no to... przejście w lewo, centaury. Jeszcze więcej centaurów, więc... Co mam robić? Nie wiem, stać z tyłu i strzelać. Beskito. Znaczy strzelać, no rzucać dzidy. Bo woli się rzucać dzidy niż strzelać z łuku. Bierzmy się do roboty. Dobra. Ale nie wiem, po co nam pieniążki. Na co to nam się przyda? No też mamy oazę, więc spoko. Znowu nas atakują! Do broni, bracia! Dobra, ale tyle to chyba sami sobie poradzicie, co? Dwa centaury na krzyż. No właśnie. Dwa centaury na krzyż, więc bez kitu nie odwalajcie tam. Przyszedł twój czas. Idą bestie za nami, Kodo. Dobra. Pat. Dłomka, wojowniku. O, kolejny. Jesteś z klanu wojennej pieśni, czyż nie? Tak. Helskrim wysłał oddział, by was odnaleźć. Ale zaatakowali nas konioludzie i musieliśmy się rozdzielić. Znajdziemy ich. Na razie napij się wody. Ała. Duchy tego miejsca przywrócą ci siły.
duchy tego miejsca. No tak, bo nie wiem, czy wiecie, generalnie orkowie wierzyli i wierzą w duchy. Duchy przodków, przedwieczne duchy. I generalnie każdy ork jest chyba szamanem, a przynajmniej większość. A przez zaburzenia z Gul'danem duchy opuściły orków. I dlatego na przykład Trall jest wyjątkowy, ponieważ czuje duchy. Nie wiem, jak to powiedzieć, tak żebyście zrozumieli. Także to jest wyjątek, że Trall jest właśnie, że słyszy duchy, że czuje ich obecność. Dobra. Tam jest jeszcze chyba coś dalej, jedno obozowisko albo coś. Dobra, popadały murloczki. Trzeba bronić bestii Kodo. No tyle, co sobie chyba poradzicie, chłopaki, no bo bez przesady, nie będę was niańczył cały czas. Tak. Dobrze, tutaj już wszystko mamy, więc cofnę się, lekko podleczyć tylko. Wy też w sumie byście mogli troszkę się podleczyć. No, także no, orkowie czuli duchy, ale one je opuszczały. Oni, ich. One, te duchy, opuszczały ich orków. Przez to, co Gul'dan wyprawiał. No i w sumie tyle. Dobra, lecimy dalej z tematem. Tu po prawie wyczyściłem, co musiałem. Nadal nie wiem, no co są pieniążki. No, bo nic nawet kupić nie można. Tu widzę tylko oazę. Tu. I nic poza tym. Tak. Jaskinia, da się wejść? Za honor. Nie, ale chyba nie będzie. It's a trap, będą atakować nas. Tak. No, bo to jest zbyt duży teren, jak na. Jak na tylko przejście. Ale bez kitu chyba jednak przejście. Nie, no coś mi tu nie pasi. Okej. Naprawdę mi coś tu nie pasi. O, są. Ej no, nie, po prostu tak było. Dobra, padli. Good. Go, go, go. Trzeba z plecu wyszli jednak. O, jaszczury. Też spoko. Trochę takie bestie Kodo, ale nie. Ale zaatakujcie ich z powrotem. Aha, bo... Szybko, bronić bestie Kodo, żeby nie padły. Dobra. Ta bestia prawie umarła, bez kitu. Dobra. Pad. Teraz ta bestia trzeba zniszczyć, tych stworków. Te stworki. Języka polskiego, ta trudna języka. Dobra, pad. Nie wiem, czy nie chciałbym się wyleczyć w sumie. Jestem w połowie drogi, jestem bardzo ranny, więc pójdę chyba się wyleczyć. Ale tak szybcikiem. Zmieniam miejsce. 1337, tyle mam golda. To nie przypadek. O. Pyszna woda. Dobra woda. Za honor. Za honor. Lok, Regar, Nogal. Duchy są niespokojne. Oj, są. Bierzmy się do roboty. Mój lud jest silny. Poprowadzę ich ku przeznaczeniu. Poprowadzą mnie duchy. Wychowali mnie ludzie, ale to nie znaczy, że jestem głupcem. Jestem wodzem. No tak. Krzyk. Trzeba bronić. To robi sens, nie? Dobra, wy chyba tyle się obronicie. Dobra. Dobra, idziemy do nich. Zanim dojdziemy, to też trochę potrwa. Tak, Trall został wychowany przez ludzi. Jeśli pamiętacie, jak zakończył się film Warcraft Początek, to tam Trall sobie pływał jak Mojżesz po rzece, czy po jeziorku. I znaleźli go i wychowali ludzie, więc taka to historia. Idą orki z Majorki, idą. No.
się, uspokójcie. Loki naroż! Przyszedł czas! I moje pieniążki. Dobrze, już nie mamy 1337, szkoda. Centaur bandyci. No to jedziemy z nimi. Ole, zbufował go. Jeb go tam. Teraz tak, obóz? Chyba obóz zaatakuje, co? Byłoby spoko jednak zniszczyć obóz. A, w obozie tylko 4 jest. Ta z Lingo, człowieku. Trzymać szyk! Trzeba bronić bestii Kodo! No trzeba, wiem. Nie! Pot! Dobra. A, siepacz też mi padł. Lecimy dalej, bo w takim tempie to ja armię stracę. O, sklep. Teraz rozumiem. Pytaj, szefie. Jak możemy ci pomóc? Aha. Dzięki. Skąd wyście zjechali? Nie ma sprawy. Dobra, a co możemy kupić? Możemy kupić zwoje leczenia i to bez kitu się przyda chyba. O, dobra. Teraz będzie lepiej. I lecimy. Mamy jeźdźców, więc w sumie spoko. Teraz rozumiem, po co były pieniążki. Za honor. Nikt nie przeżyje. Tak, wozu? Trzymać szyk! Trzeba bronić bestii Kodo! Mamy to. Padły. Poradzą sobie? No nie no, teraz mnie was... Ej, no nie uciekajcie! Tak. Za dom Hammera! Nikt nie przeżyje. Dobra, pod. Kolejny zaraz też pod, nie? Dobra, też pod. Bestie Kodo, czy jak ja użyję tego na przykład tutaj? Nie. Bestią to nic nie dało, dało tylko Centaurowi. No ale w każdym razie i tak lepsze to niż nic. Tu już mamy zaraz tą oazę, też spoko. No. Dalej, siostry. Dawno już nie miałyśmy okazji zakosztować mięsa obcych. Nie radzę, drogie panie. Kiedy moja wilcza jazda przydusi was do ziemi, nie będziecie miały zbytnich szans. No, szybko, trzeba je zrzucić. Nie ma sprawy. No jele. Totem mocy. Jak gracie w Hearthstone, no to też wiecie, że totemy dają bonusy. I są grane przez szamana głównie. Tak. Dobra, mamy tutaj to. Dabu. Oaza, nareszcie. Coś jest jakieś przejście? Nie. Katapulty klan wojennej pieśni. Aha, katapulty, lol. Mogą się przydać. No dobrze, oczywiście, że się przydadzą. Jestem wodzem. Tak. Tylko żeby nie niszczyły mojej armii. Ej, halo, tu już zostało. Bierzmy się do roboty. A, i będę musiał pewnie się przebić przez coś, tak bez kitu. Jestem wodzem. Póki co czysto. Trzeba ci czegoś? Trzymać szyk! Trzeba bronić bestii Kodo! Bierzmy się do roboty! Lok naroż! Za dom Hammera. Aha, obóz, rozumiem. Duchy są niespokojne. Dobra. Jesteśmy atakowani. Jestem wodzem. Dobra. W ten sposób chyba to najlepiej rozwiąże.
Pod czwórką będę miał tą, pod piątką tą, więc też spoko. Tu niech się ci jeszcze troszkę podleczą, bo są ranni. Dobra, możemy chyba iść już. Ale trzeszą te katapulty. To wcale nie ja. O! Szybko, jedź wozu. Trzymać szyk! Trzeba bronić bestii Kodo! Szybko, bo mi się pali. Dobra, wy sobie chyba poradzicie. Przynajmniej mam taką nadzieję. To jest obóz ich. No dobra. Dobra, lecimy z tematem. Obóz zniszczony za 3, 2, 1, dobra, mam jeszcze pancerz. No. On wstanie. Dobra. A tak jak szybko wstał, tak szybko padnie. Wisior energii. No dobra, bierzemy. To chyba manę regeneruje szybciej. Jeśli się nie mylę. O. O. Lok narosz. Przyszedł twój czas. Jestem wodzem. Lok regar. Trochę dałem ciała. Challenge prowadzi wprost do Molgor, ale obawiam się, że nie dadzą nam jej sforsować. Duchy są niespokojne. Dabu. No trudno, żeby dali, skoro to jest ich. Ale mają orkowe wieże. Ciula. Dobra, chyba sobie poradzą w tyłu. Mam nadzieję. Lok Regar Nogal. Za dom Hamera. Dobra. Bierzmy się do roboty. Mało się odzywam, wiem, przepraszam, ale kurde, wkurza mnie ta misja. Jakby skito. Oaza, nareszcie. Tu mogłoby coś przyjść w sumie. Znaczy, w sensie mojej jednostki jakiej. Ale nie, po co? Lok, Regar, Nogal. No tak. Szybko się regeneruje HP. A to już jest koniec. No dobrze. No tak, w sumie trzeba. No dobrze, mam misję zrobioną. Ale co jeszcze jest? Nie, no wszystko. Po prostu się coś dłużej załączało. Karawana nie zdąży się przyprawić. Niechaj na tych nędzników spadnie zasłużony gniew. Aha, fajną rzecz teraz zrobi, patrzcie. Bom. Bum. Nie będą nas więcej niepokoić, a ty, młody wodzu, możesz ruszyć swoją drogę. Tak jest. Do wyroczni. Czym ona właściwie jest? Legenda głosi, że widziała, jak Matka Ziemia wszędzie nici losu. Tylko ona może odsłonić przed wami wasze przeznaczenie. Mhm. Gdzie ją znajdziemy? Daleko na północy, w pobliżu ciemnej góry Hyjal, leży szczyt kamiennego pazura. Wyrocznia znajduje się w jego wnętrzu. Damy wam na podróż nasze najlepsze bestie Kodo. Bestie Kodo. Nigdy o tobie nie zapomnę. Bądź dzielny, wodzu, i niech ci sprzyja Matka Ziemia. Mhm. Koniec. No tak, jakiś zarys już powoli mamy. Tral na razie szuka odpowiedzi na swoje pytania.
A ja w tym czasie się z wami pożegnam, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!